bez mojej drogi. Bo jest taki plan. Siadamy na rower. W tamtym kierunku, pyk, pyk, pyk. I przy odrobinie szczęścia może nikt nam krzywdy nie zrobi. Ale to tylko przy odrobinie szczęścia. Tam leży stare koła kolejowe, pewnie z wagonu jakiegoś. Nie wiem, czy Paweł to uchwyci. Znaczy, chyba uchwyci. Coś tam widać, ale nie do końca. Strzyżówka od tamtej strony ma okna, więc nie będziemy ryzykować utarkiem z okonu. Tym bardziej, że na pewno na pewno. No więc, jak powiedziałem wcześniej, przyjechaliśmy kawałek. Pozamykane. Tak wygląda teren. Na drugim aparacie mam zdjęcie, że w okno zrobiliśmy środka. Na to będzie to widać. Odbija się to. Skoro miał tutaj sypiści przede mną. Takiej łazienki to ja nawet nie mam. Nie to pomieszczenia. To nie to pomieszczenia. Łączka. Widać coś? Pewnie. Piękna łazieneczka. Jeszcze nawet kibelki są. Dobrze. W naszym materiale nie będzie. No to jakaś hala chyba była. To były szatnie. No właśnie. Trzeba było kiedyś dorwać od inwestora tego obiektu. Żeby nam pozwolił nakręcić materiał z hali. Zobacz, jaki ten budziek jest fajny. Zobacz, to jestem przypadkiem...